No i mąż, wchodzę do łazienki. No i dobrze, że weszłam. Zapomniałam jeszcze ręcznik do prania. A w tej chwili została witryną śmierci. Ołano, jeszcze się pizgłam. Jak wam powiem, to się złapie to za głowę. No Mir, ale intensyw się włączyło. A moje wygląda po prostu jak szczochy. Hej, dzień dobry, witamy się z państwem bardzo, ale to bardzo serdecznie. Ryszard i ja tutaj. Tak to ja, nie? Wasza Karolinka, jakby ktoś oglądał wczorajszego vloga i chciał zadać mi pytanie, czy moje stopy zostały doczyszczone, to odpowiedź brzmi nie. Ja, słuchajcie, nie rozumiem. To tak jakby się wżarło w stopy. Ten pioch cały. Mam jeszcze ciemne podeszwy. Mniej. Zdecydowanie mniej. Ale nadal mam i przecież on kwitnie. Zobaczcie. Czy wy widzicie tego kwiata tu? Tu. Tu. Wiecie, jaki to będzie piękny kwiat? Taki wielki, taki czerwony. Wstawię wam teraz zdjęcie tutaj po tej stronie, jak to będzie wyglądało. Ja się martwiłam, że on w tym roku mi nie kwitł. W tamtym roku mi kwitł na wiosnę i to bardzo. I ja mówię, Boże, szkoda, że mi w tym roku nie kwitł. Mówię, może za mało słońca ma? A tu zobaczcie. Ciekawe, ile kwiatków będzie. W zeszłym roku było dosyć dużo. Epiphyllum acermani. Jakoś tak to się nazywa. Acermani. O, a jak już jesteśmy tutaj na regale przy roślinach, to serdeczne pozdrowienia dla cioci Gosi. Ciocia Gosia to jest właśnie to, patrz. Poczekajcie, ja muszę cioci Gosi to pokazać, wiecie? Tak nie pytajcie o nic, ale o, to on. To twój ci on. To jest dla cioci Gosi. Epiphyllum anguliger. Zygzaczek, śliczny, piękny. Także to jest dla cioci Gosi. Tak wygląda twój okaz, ciocia. Proszę cię bardzo. A ja mam małe zamówienie. I od razu wam pokażę, co mi się skończyło i co kupiłam właśnie w to miejsce. Tylko czekajcie, ustawimy nowe i tu ustawimy zużyte. Wszystko, co pokazuję, jest w informacji pod filmem. To na dole jest nowe, a to idzie do wyrzucenia. Na komi moje trzecie opakowanie teraz kupiłam. To idzie do kosza, po prostu jest świetny. Z polecenia Kasi Pondi, tak? Cały czas. Wielbię tą dziewczynę pod niebiosa i uważam, że jej wiedza jest po prostu fenomenalna i trzeba dziewczynę doceniać. Ogromną wiedzę, o super tłumaczy składy kosmetyków, jest po prostu genialna. I teraz tak, znowu rzuciłam się na sera peptydowe. Tutaj mamy Nakomi i to serum, no nie wiem, może kwestia 3-4 dni do wyrzucenia. Tu jest ta sama sytuacja, ale to... Z polecenia Kasi mnie tak zauroczyło, że kupiłam drugie opakowanie i to serum peptydowe z peptydem miedzi w tej półce cenowej, bo to jest, można uznać, niska półka cenowa, jest naprawdę dobre i zdecydowałam się jeszcze na takie serum, które ma kwas laktobionowy i to jest, wiecie co, na naczynka. Redukuje zaczerwienienia, łagodzi objawy podrażnień. Ja mam taką cerę właśnie trochę naczyniową i stwierdziłam, że chcę sobie to wypróbować, a to ma bardzo dobre opinie w necie i kosztowało 23 zł, czy... Patrzcie, mam paragon. Ja tu już oczywiście jakiegoś liścia znalazłam, też już go chcę wyrzucić. Nawet wam mogę powiedzieć, co ile kosztowało mnie na promocji. Także tutaj mamy tak. Essence Lip Oil. Aha, bo tu sobie jeszcze wzięłam taki po prostu zwykły olejek do ust. 12,29. To kosztowało 33 zł. To kosztowało 20... Dobra, no 3 dychy, to kosztowało 14 zł, a to 24 zł. O, także ta góra idzie do kosza, a ta idzie na nowość. I nadal mam kolejną listę właśnie od Kasi z kanału Pondi na sera peptydowe i następne, słuchajcie, będzie średnia półka cenowa, bo ono kosztuje 60 parę złotych na promocji i też taki peptyd miedziowy, niebieska butelka, no na pewno używaliście i na pewno znacie. No niech mi ktoś wyjmie to z ust, firmę Dermika, a potem chcę iść w trochę wyższą półkę cenową i nie wiem, czy nie spróbuję z Basic Lab. No bo z tej firmy też już miałam dosyć sporo kosmetyków i naprawdę jest świetna.
Jeszcze coś miałam z polecenia Kasi na liście, także mam trzy takie jeszcze na liście, a te są podobno z niższej półki cenowej, naprawdę świetne. No na przykład to. No to jest moje drugie opakowanie właśnie, także ja polecam, super. Nie wierzę. Zamówiłam nie to, co trzeba. Ej, wyciągam sobie z tych kartoników i zamiast tego zamówiłam z tej serii, ale pod oczy. Ale jaja. A ja chciałam to. Patrzcie, jak to trzeba w necie uważać. No. Pomyliłam się. No dobra, ale... No dobra, no trudno. No wypróbujemy to pod oczy. Aktywne peptydy. Przy okazji dam wam znać, czy to było fajne, czy nie. Także, no, nastąpiła pomyłka. Miały być dwa sera peptydowe, a wyszło jedno pod oczy. No dobrze. Nastąpiła jedna pomyłka. Czyli czas na dermikę. Jak będzie teraz na promie, no to w takim razie... Będę sobie tam szperać i zamówię sobie z dermiki, a to jest właśnie ta Awa. Podobają mi się te peptydy miedziowe, bo mają takie właśnie niebieskie kolorki, ładnie to wygląda. I moi drodzy, potrzebuję na chwilę na dół małą konewkę, bo muszę tam coś podlać. A no tak, no jeszcze muszę wziąć ze sobą pościel pod pachę, bo przecież ja nie wiem, czy ja kiedykolwiek wstanę tak w domu i... Żeby nie musieć wstawiać prania. Ja nie wiem, czy ktoś to specjalnie z was robi, podrzuca. Ja nie wiem. Jak nie pościel, to zaraz jakieś ręczniki. Nie wiem, ja nie rozumiem, nie wiem. Ryszard, telefon jeszcze tu widzę. No i ten karton z kosmetykami, no. Ja nie wiem, to jest takie... Nie wiem, nie rozumiem. No i mąż, wchodzę do łazienki. No i dobrze, że weszłam, zapomniałam jeszcze ręcznik do prania. No jak to kuźwa? Ja nie rozumiem, po prostu nie rozumiem. Witryna Millsbo z Ikei, która kiedyś była piękna, ładna, wypełniona zieleniną w środku, a w tej chwili została witryną śmierci. No niestety taką podjęłam decyzję, że na tej górnej półce zrobimy wszystko, co nie wiadomo, co z nim będzie, ale jakiś potencjał jest, więc nie skreślamy. I tu muszę sobie wymienić zdecydowanie te kubki, bo tu się ukorzeniają. Jak widzicie, wszystko jest mokre, bo wymieniałam na świeżą wodę. Oj, jeny. No i dół jeszcze, nie? No bo na dole na chwilę włożyłam to, co potencjalnie mi się może przydać w witrynie, ale jeszcze muszę przemyśleć, kogo tu włożyć. I tam oświetlenie od spodu też będzie, także... I kable znikną, nie? Ołano! Jeszcze się pizgłam. Chciałam powiedzieć w łeb. W łeb też by się przydało czasami pizgnąć, nie? Ej! Zobaczcie! Kiecka! Na ramionczka! Jeszcze sprawdzę. Jeszcze sprawdzę. Tak. Dziś 32, 31, 29, 29, 28, 28, 28. Także teraz u nas w części Wielkopolski, mojej części Wielkopolski, ma być pieczara. No poranki są takie, no mówię wam, no w dresach wychodzimy z Laurą do przedszkola, bo naprawdę jest chłodno. Ale co chcę powiedzieć, to właśnie to, że widzicie, wy jesteście zdziwieni, że na przykład ja często wam mówię, że na przykład u nas jest chłodno, basen mamy schowany czy coś takiego, bo naprawdę u nas już ten sierpień nie był taki gorący. I patrzcie, na przykład ostatnio dostałam komentarz od kogoś, kto mieszka też w Wielkopolsce i napisała mi, dziewczyna, pozdrawiam cię serdecznie, nie pamiętam niku, no sorry, ale tyle osób jest, że naprawdę no tu by się trzeba było wykazać niezłą pamięcią, żeby to wszystko zapamiętać, ale napisała, że mieszka w okolicach Poznania i że u niej cały czas jest pieczara. No zobaczcie, dobra, niech to i będzie Wielkopolska. Ale to już jest ponad 200 km, także to, że to jest Wielkopolska, to nie oznacza, że pogoda będzie taka sama, tak? Bo różnica kilometrów jest bardzo duża. Ale nie uwierzycie, co ja dzisiaj postanowiłam zrobić i o mały włos bym to zrobiła. Jak wam powiem, to się złapie to za głowę. To zróbmy tak. Wy się trzymacie teraz za głowę, a ja wam mówię. O mały włos doszłoby do nagrania filmu, którego nagrywam chyba od roku, z aktualizacją moich roślin. Właśnie,
prawie do tego doszło. Nie, ja wiem, że bardzo dużo osób czeka na tą aktualizację. Chcecie zobaczyć, co ja teraz mam. I wiecie co? Właśnie, to teraz tak mi się wydaje, że będą 2 minuty tylko o roślinach. Dla osób, które się też tak jarają zieleninką jak ja. Jeżeli chodzi o rośliny, to w tym roku w ogóle mam coś takiego, że nie to, że nie kupiłam żadnej nowej rośliny, ale kupiłam bardzo mało roślin. Czy mam ochotę coś kupić nowego? Oczywiście, to tak jakby chorego się zapytać, nie? Nie, nie próbuj mi tu wchodzić, proszę cię. Bo Mir tutaj, no to jest mój mąż. No dobrze. No przecież wiecie, że mój mąż. To jest mój mąż. Prawda? Wszyscy cię znają. Bo ty jesteś mój koci mąż. No. Ja mam 2 partnerów. Ale mruczymy. I co, i my teraz nie nagramy, nie? No Mir, ale intensyw się włączyło. No Mirek, Szmirek. Ale w tym roku tak jakoś mam takie coś, robol? Robol. Nie ma robaków, tylko są robole. Nie, proszę cię, nie wchodź. Przeżyłam też zalanie bardzo dużej ilości moich roślin na początku roku i wiele roślin mi niestety z wielkich okazów porobiły się znowu malutkie. Tam no może dosłownie kilka nie przeżyło, ale na przykład patrzcie, coś co ja uwielbiam, to na przykład wiecie co? Rośliny tego typu, a w ogóle ja uwielbiam begonie. Begonie są piękne i patrzcie, to jest jedna z nich i ona jak była zalana, to w ziemi dosłownie były tylko takie małe, wystające kikuty. No i ja tak pozostawiałam te begonie i stwierdziłam, że niech się dzieje co chce. Zobaczcie, kwenik z popiołu. Po prostu... No i tak mam 1, 2, 3 jeszcze tam. I one też autentycznie to były takie kikutki, nie? Także begonie są takie wdzięczne. Nie mówię, że wszystkie, ale bardzo dużo begonii potrafi właśnie po jakimś tam, wiecie... niefortunnym zdarzeniu się odrodzić. No, no mam trochę tych roślin, tak? No nie oszukujmy się. Ale mam coś takiego, że chcę mieć je bardzo zadbane, chcę dbać o to, co mam i chcę się skupić na tym, co mam. I tak jak powiedziałam, czy chcę coś nowego? Oczywiście, że chcę, ale na razie mam taki etap, że chcę się skupić na tym, co mam. Chcę mieć to dopieszczone, chcę mieć to zadbane, nie chcę mieć żadnych szkodników i tak dalej, ale no coś nowego na pewno się pojawi, wy się nie przejmujcie. Ale no tak jak mówię, takie coś mam w tym roku, że zapaliło mi się, że chcę bardzo, ale to bardzo skupić się na tych roślinach, które mam. Także o włos doszłoby do nagrania do filmu roślinnego. Nie, ja nagram ten film, ja naprawdę. Jak Bozie kocham, ja obiecuję, że ja wam nagram w tym roku, autentycznie. Ja wam nagram ten film. Ale coś jeszcze mam takie do przemyślenia właśnie, odnośnie tego, że no w tym roku na początku miałam to niefortunne takie pozalewanie moich roślin, nie? Gdy byliśmy na wakacjach. I ja wróciłam do czegoś i nawet rozmawiałam o tym z ciocią Gosią, także pozdrawiam ciocię Gosię. Rozmawiałyśmy na temat tego, że kiedyś się używało keramzytu do doniczki, nie? Jako drenaż. I potem się od tego odeszło. I ogólnie w każdej dziedzinie, tak? Czy to są rośliny, czy to jest odchudzanie, czy to jest, nie wiem, cokolwiek innego, czy jakieś odżywki do włosów, czy pielęgnacja twarzy, czy makijaż, nie ma jednej drogi, bo jesteśmy różni. I tak samo jest z roślinami. Mamy różne warunki w domu, słuchajcie, wilgotność, temperaturę powietrza. I to ma też ogromny wpływ na to, ile my będziemy podlewali nasze rośliny. I niestety... ja też, jako właściciel tych wszystkich zielonych roślinek, mam tendencję do ciężkiej ręki i prędzej przeleję niż zasuszę niestety. I ja wam powiem, że po części, no nie we wszystkich doniczkach, bo ja bym się tutaj musiała wściec, żeby to wszystko poprzesadzać sobie od nowa, ale jeżeli coś przesadzam sobie, to ja wam powiem, że ja z powrotem używam keramzytu na dno doniczki. I to ratuje moje rośliny, bo autentycznie, jeżeli ja... jestem niestety fanką lania więcej niż mniej, no to uwierzcie mi, że to ratuje moje rośliny i ja ich nie przelewam wtedy. Także ja wracam do tego zwyczaju, który kiedyś był,
I potem się od niego odeszło, bo tam bla bla, że to takie nie, nic nie daje i coś tam i ja do tego wracam. Część moich roślin, ta, które ostatnio też przesadzałam, ma właśnie drenaż w doniczce, czyli keramzyt. Zanim wsypiecie podłoże, po prostu wsypujecie taką warstwę keramzytu na dno, podlewacie tą roślinę, no to ta roślina, nie daj Boże, gdy macie za dużo wody, albo wydaje wam się, że wlaliście dobrze, to jednak ten keramzyt ratuje nam sytuację naprawdę. Ja wróciłam do tego, co niby jest niemodne, co dużo ludzi od tego odchodzi, ale pamiętajmy, że nie ma jednej, jedynej drogi w roślinach. Jest naprawdę mnóstwo różnych teorii, tak samo jedni uprawiają w hydro, inni w zwykłej ziemi uniwersalnej z perlitem tylko i też im kuźwa te rośliny rosną, a inni robią jakieś mieszanki, bigosy, srosy, nie wiadomo co. Podłoży i różnych metod do ukorzeniania roślin jest mnóstwo. Z całym poszanowaniem, ale stoicie na klopie. Umyty, czyściutki, pachnący. Teraz tak, czekajcie, mam mokrą rękę, no to przecież w sukienkę mogę sobie wytrzeć. I samoopalacz. Dlaczego go znowu wyciągam? Dlatego, że pytacie się mnie, czy mogę wam powiedzieć, co zrobić, żeby nie mieć zacieków na dłoniach. Powiem wam, że tak raz na jakiś czas coś tam mi może wyjdzie. Nie jestem mistrzem stuprocentowym, ale wydaje mi się, że opracowałam to w 95%. Więc to mi się wydaje, że jest bardzo dużo. Ja samoopalacze uwielbiam nakładać rękawicą. I no to nakładamy go tam, gdzie chcecie, nie? Może jeździcie za tam, gdzie chcecie. I jeżeli chodzi o dłonie, to no ja nigdy nie nakładam samoopalacza właśnie bez rękawicy i nie mam tutaj samoopalacza na dłoniach, nie? I wtedy zmieniam tylko dłonie, tak? Prawda? Pokazuję wam, jakbyście nie wiedzieli, jak się rękawiczka zmienia na drugą dłoń. Więc tak. I wtedy, gdy ja smaruję, to ja robię takie, o, patrzcie. Tak sobie tu. Dokładnie takie coś robię. Tak, tu. I potem robię to samo z drugą dłonią. Dokładnie tak, jak widzicie. Tu między paluchami, tu trochę tak, tu tak. I tak leciuchno. O, i to jest cała filozofia. I ja nic więcej nie robię. I ja nie mam zacieków. Może to też idzie na pewno samoopalaczem, nie mówię, że nie. Także jak chcecie, to go macie w informacji pod filmem, zobaczcie. Naprawdę ta opalenizna jest piękna. I patrzcie, kupiłam sobie z Liren wodę kokosową i mój mózg sięga mi pamięcią, że ja to kiedyś miałam. I ja nie potrafię odkodować tego, czy to było fajne, czy nie. Ale nie musiałam tutaj sięgać pamięcią i uruchamiać mojego mózgu, aby stwierdzić, że coś jest z tym opakowaniem nie tak. Bo po pierwsze, no teraz się spieniło trochę, bo ruszyłam. Według mnie jest go trochę jakby za mało w opakowaniu i jego barwa jest żółta. A jak sobie go piszecie w necie, nawet na stronie, gdy kupujecie, to on jest biały. Jak woda, tak? Woda kokosowa, jak sama nazwa wskazuje. A mój się zrobił... no żółty. No jest data. 2025. 07. Ale patrzcie. Tu jest normalnie... I to wali już takim wodą kokosową połączonym z zapachem działającego samoopalacza. Że tu normalnie widać, jak jest... Ale jaja. No nie lubię tego w drogeriach internetowych. Bardzo często miałam tak swojego czasu w Rossmanie. A to miałam podkład perfidnie brudny, otwarty, konturówkę, tusz do rzęs, który miał, wiem, że ma normalnie taką tą folię zabezpieczającą, on w ogóle tej folii nie miał. W Rossmanie bardzo często tak miałam, bardzo często. Normalnie to wygląda, jakby było używane. Albo by stało jak jakiś taki tester i każdy sobie mógł psiknąć, no ale bez sensu samoopalać taki, który będzie po kilku godzinach. No coś jest tutaj nie tak jest. I na przykład, jak ja używam samoopalacza, ja go aktualnie używam naprawdę raz w tygodniu, co piąteczek. Kto ogląda vlogi, ten wie, że co piąteczek to jest samoopalacz. Wszystko się myje, tak? I ciało, i dłonie, no więcej się myje, tak? No bo a to w kuchni, a to tu, a to to, a to tam, to coś posprzątasz. I te dłonie jednak myjesz częściej. I niestety na tych dłoniach ten samoopalacz soli szybciej. No to ja często też właśnie biorę sobie taką pompkę, jedną tu na to. I wtedy sobie na przykład tak poprawiam te dłonie.
i dzięki temu zachowuję. No zobaczcie, no nie mam zacieków, nie? No, także mi się wydaje, że to, żeby nie mieć zacieków, to też musi być, wiecie, dobry samoopalacz. No ja wam ten polecam z całego serca, także macie w informacji pod filmem, bo jest świetny. Wpisałam jednak w Google jeszcze raz to. Zobaczcie, jak wygląda zdjęcie wszystkich produktów, jakie wam wyskakują. A moje wygląda po prostu jak szczochy. I nic dziwnego nie byłoby w tej barwie, gdyby normalnie ten produkt tak wyglądał. A on wygląda, jakby był po prostu używany. Dobra, ale teraz może ktoś z was wytłumaczy mi jeszcze jedno, co ja mam za poprocha, jeszcze jedną rzecz, która znajduje się za mną. To, że ja wzięłam i mówiłam w filmie, że wstawię ręcznik do prania, że wstawię pościel do prania, to jest pikuś. Zobaczcie, co jest kuźwa za mną. Wykopalisko ubrań. No kto to kuźwa wiedział? No przecież my jesteśmy naprawdę trzyosobową rodziną. No niestety nasze koty nie noszą ubrań, bo wtedy można by było je do tego powiązać i wtedy by się zgadzało, skąd ta sterta ubrań, ale my naprawdę nie jesteśmy rodziną pedantyczną, która, nie wiem, ubierze coś na godzinę czasu i już wrzuca to do pralki. Ta kupa jest wyprana i to trzeba poskładać. Rozumiecie to? Ja też nie. Żeby pieniądze w życiu się tak mnożyły jak pranie. Bet, jak było ci w przedszkolu? Fajnie. Fajnie? Tak. To jest drugi dzień przedszkola za nami, nie? Bo ja muszę iść do szkoły. Musisz iść do szkoły? No trzeba chodzić, nie? A czemu do pszczółków nie mogę? No bo teraz masz inną grupę, motylki. Bo pszczółki były młodsze, a ty byłaś trochę starsza. I pani zadecydowały, że idziesz do starszaków. Widzisz? Ja też mam małe dzieci takie. I teraz jesteś starszy motylek. Jutro też idziesz? Nie idziesz jutro? Nie chcę. Nie chcesz już? Koniec? Nie. Dwa dni wystarczy, nie? Dwa dni wystarczy. Tyle będzie. Nie, jesteś dzielna dziewczyna, powiedz, nie? Dasz radę. Nie? Jesteś taka duża, dzielna dziewczyna. A ja mam szminkę. Szminki? No. Idę się sprawdzić. Idę się sprawdzić. Ej, chciałam wam powiedzieć, że girysa wymoczyłam, nie? Nie szło inaczej niż je wymoczyć. I zdzierałam do roboty dosłownie tym. Mam szminkę tu. Trochę pumeksem, trochę tarką. A ja mam szminkę tu. A jeszcze masz szminkę? A żegnamy się z widzami? Jeżeli jest ochota i życzenie. Tylko wyczuć sobie tę szminkę. Dobrze. Subskrypcja. Kciuk do góry. Widzimy się jutro. Do zobaczenia. Cześć. Cześć. Tu. No. Śminka. Śminka. Understand that we get one chance, one chance.